Siemanko, drugi raz. Niedziela. Stała się przed sekundą tragedia. Mówiłem, że blawinderkę sparzę z tym młodym, tą co nie niesie jajek. Niestety już nie ma blawinderki. Koptek leci jakiś. Zawsze drzwi otwierałem, sobie chodziła. Pod nogami wydziubywała ziarenka, które się usypią, bo jak wiecie to z innych filmów, to ona lubiła sobie zawsze pojeść co najlepsze i tak się nieszczęśliwie stało, że podeszło pod drabinę i schodziłem od jasnych, bo też im sypłem i zawsze mówiłem, że ją nadepnę prędzej czy później. Tu już jest cały rozpód na 2024. Co to ta helikopter policyjny lata? Zaraz zobaczymy. Słyszycie go? Zobaczcie, szukają czegoś. Sami lata. Z kamerą. No. Zobaczcie, jak się ganiają na jaja. Tak, akurat nie mogą być razem, bo to brat ze siostrą. Się cieszyłem, że się sparzyły. Złapałem je wczoraj na obrączki, popatrzyłem, a to brat ze siostrą. Tu są jeszcze te wiedeńskie. I tu jeszcze wyślę we wtorek tą kawusię jedną znajomemu i do tego. O, wraca. I wyślę jeszcze ten, wyślę, zawiozę żółtą, tą co kolega wylicytował na tą dziewczynkę chorą. Jak będę do Pruszkowa jechał, to raczej mu zawiozę. Szukają czegoś. No tak, a reszta to taka wusia zostaje. Chyba tak. Dwie sobie zostawiam. Ta zostaje, matka. Ta. I tamtą chyba założę. Tak, bo ma czerwoną kropkę na głowie. No wysyłam tą kawusię. Kapcie ma dużo. Reszta wszystko na rozpód tu zostaje. Na 2024, a ta fajna, białe oczy. Prawka jasna. Tu najpóźniejszy samczyk żółty. Tu samiczka z tamtego roku. Żółta. Ta samiczka czarna, fajna. Kapcie trochę podniszczone, ale i tak zaraz będą do obcięcia, więc widynki tak wyglądają. Zresztą widzieliście je nieraz. Jedna żółta jeszcze tylko wyjedzie i ta. I kawowa, reszta wszystko zostaje. O, i wiedeńszczaki z nimi. Muszę przeparzyć te wiedeńskie. Fajne na takich lętach. Ale zimno, rąk to już nie czuję. To sobie zostawiłem. Je to by dobrze w klatkę wsadzić, to by je pokazał, a tak to to. Widzicie jakie. Słabo widać.
słabo widać, słabo widać. Łapci. O, dziadek. To jest fajna samiczka. Tak. Czarne. O, ta fajna, oczko białe, oprawka. Samczyk też fajny, bo to chyba cała para je. Ona lepsza jest, ale... Ale po nich super młode wychodzą. Coś tam się uchowało. Ale ja je przeparzę w tym roku na inne. Troszeczkę je pokrzyżujemy. Tu fajny z białym oczkiem. Poprawka jasna. Ten za ciemny, no ale niestety taki musi być. Sparzył się z nią, ale on ze siostrą się sparował, więc trzeba teraz parzyć i przeparzyć inaczej. Tu fajna samiczka. Kulą się to nie widać, jak stoją. W klatce te fajne postawne ptaszki. O, tu jest fajna samiczka. Wiela. A i tamto. Nie, tam chyba samczyk. Samczyk to jest. Tu jest samiczka. Samczyki. Tutaj nie wiem. Żółta. Szkoda tej blawinderki. No ale co zrobić? Strasznie kapcie sobie poniszczyły te gołębie. Bo buty tu mają niektóre naprawdę duże. No mają, miały. Teraz to im się dopiero za rok spierzą. Ale i tak będę obcinał. Jest fajny samczyk. O, teraz zleciał. I ten też jest całkiem. Już takie na białych oczach się starałem zostawiać. Koledzy mi podpowiedzieli, na co patrzeć, na co zwracać uwagę. Nie tylko kapcie, postawa. No dobra, bo ja już dłużej chyba na ręce nie wytrzymam. Tak zimno. Narka.